Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Martyna i nagrywamy, słuchajcie, bardzo, bardzo fajny odcinek. Z racji, że mamy takie oto tabliczki, proszę bardzo, którą chcesz? Różową. Dobrze, to ja biorę niebieską. Mamy do nich, słuchajcie, markery, proszę bardzo, ty różowy, ja niebieski. I słuchajcie, mamy na telefonie przygotowane pytania, tak zwane szybkie strzały, albo czy to... Albo jakieś takie, tak, no co wolisz, albo trudne wybory, coś w tym stylu. I po prostu będę zadawała, bo na telefonie mam przygotowane. I będę po prostu zadawała i musimy wypisać, co wolimy. I zgadujemy po prostu, znaczy odpowiadamy, co wolimy. I sprawdzamy potem, czy druga osoba, czyli w tym wypadku Martyna, czy będzie miała to samo. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo prosta zasada. Jeżeli oczywiście taki odcinek Wam się spodoba z takimi tabliczkami, bo one są świeże, świeżo kupione, dosłownie pierwszy raz będziemy nagrywać takie coś, także dajcie znać, czy byście chcieli takich odcinków więcej. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dokładnie tak, a nagram takich więcej. To co, ja lecę po pytaniom. A więc co, zaczynamy. I pierwszym pytaniem jest: wolałabyś wyjść z domu bez bluzki czy bez spodni? Bez bluzki czy bez spodni? Tak. No, co byś wolała? Uwaga, 3, 4. Ja bez spodni. Ja bez bluzki. Serio? Ale napisałam bluzki źle, przez z, a nie przez s. No co już napisałaś? Bluzki. Przez z? Tak. Ja bym wolała bez spodni, dlatego że wiesz, możesz sobie założyć po prostu jakąś większą koszulkę, tak jak ja na przykład ostatnio noszę, że noszę takie oversize'owe koszulki i w sumie mam pod spodem jakby te, wiesz, te shorty, ale nie musiałabym ich nosić, gdyby nie mogła. No tak samo możesz zrobić, tylko że jakiś ładny biustonosz, w sensie taki top. No albo na przykład no jakiś top. Ale no, ale dobra, czyli Martyna bez bluzki, ja bez spodni. Potem zobaczycie nas w Wrocławiu i ja będę bez bluzki, Mika bez spodni. Dobra, kolejne pytanie. Wolałybyście stracić słuch czy wzrok? 3, 4. Słuch. Tak, zdecydowanie słuch. No bo jednak gorzej by było nie widzieć czegoś, nie? No, niż nie słyszeć. Zobacz, na przykład osoba, no bo rozumiem, na przykład jeszcze osoba, która straciła wzrok, co nie? No. Ale na przykład, która nie widzi od urodzenia. No, no, to jak... są też takie, no. No wiem, właśnie są takie, no to jest mega szacun, serio. Być gwiazdą muzyki pop czy być aktorką? 3, 4. Aktorką. Muzyką, muzyki pop. Czemu aktorką? No nie wiem, wolałabym być aktorką. Serio? No. Ja bym wolała być muzyki pop, bo nie wiem, jakoś tak chciałabym w ogóle ładnie śpiewać. Będą ten, na odwrót będą widzieć odpowiedzi. Nie, będą już widzieć, bo tu nie ma odbicia. Tak? No. Czemu aktorką akurat? No nie wiem, bym grała w filmach. No to było w sumie fajne, albo na przykład całować się z jakimiś przystojnymi aktorami. No, no to było zarobiste. Ale no nie wiem, ale fajnie by było też ładnie śpiewać, co? No. No. A też taka znana z jakichś filmów, z jakichś tych roli. No i no obydwie są fajne rzeczy, ale nie no. No faktycznie może aktorką, ale nie no, muzyka pop też by była fajna. No. No to prawda. Ale no obydwie są kozackie. Okej, kolejne życie. Mieć prawdziwą miłość do końca życia, ale nie mieć przyjaciół, czy mieć przyjaciół, ale nigdy nie znaleźć miłości? No, jeszcze raz. Czyli mieć prawdziwą miłość do końca życia, ale nie mieć przyjaciół, czy mieć przyjaciół, ale nigdy nie znaleźć miłości? Przyjaciół do końca życia? No, 3, 4. Przyjaciół. A przyjaciół byś wolała mieć? A ja bym wolała bez przyjaźni. Tak? No, w sensie serio, ja bym wolała tak się zakochać na całe życie. No i wiesz, też drugą połówkę już mogę traktować jak przyjaciela. No właśnie, dokładnie, jak jesteś tak zakochana szczęśliwie, to po prostu tą drugą osobę masz też jako, nie tylko jako miłość, ale też jako przyjaciela po prostu. No. Więc tak naprawdę możesz z nim spędzać każdą wolną chwilę, ale no, także no chyba bym wybrała jednak tą miłość. Mm. Żyć wiecznie, czy umrzeć tu i teraz? Wiecznie. Wiecznie. No, zdecydowanie wiecznie, bo... No bo tak to by się widziało, jak wszystko się rozbija. No, to prawda. I w sumie, bo jest też tak, że czasem jesteś już zmęczony tak tym życiem, co nie? No. Ale jakbyś na przykład zatrzymał się w jednym wieku, załóżmy, zatrzymałbyś się tak w wieku 25 lat, załóżmy. No. To jest taki chyba najlepszy w ogóle wiek w życiu, tak mi się wydaje. Jesteś jeszcze młody, ale 30 w ogóle to też jest taki spoko wiek. No, ale tak jakbyś się zatrzymał w takim wieku, chyba żebyś się tak byś tak cały czas starzał się i byś na przykład miał 80 lat i byś wtedy się zatrzymał. No. To wtedy to by było gorsze, nie? No, to byłoby gorsze. No. Dobra. Podróż do przeszłości i zmiana jednego wydarzenia, czy podróż do przyszłości i świadomość tego, co się stanie?
Trzy? Cztery. Przyszłość. Przyszłość. No, przyszłość, zdecydowanie przyszłość. No bo jednak ja chyba nie chcę niczego zmieniać, bo ja też nie. Jakby zawsze jest takie coś, że wszystko, co się stało kiedyś, jest jakby skutkiem tego, co jest teraz, nie? No. Teraz jest. To, co jest teraz, jest skutkiem tego, co było. Tego, co było kiedyś, no. O, to jest fajne. Żeby było ci cały czas zimno, czy żeby było ci cały czas gorąco? Dobra. 3-4. Zimno. Zimno, no, zdecydowanie. Bo jak jest tak gorąco, to się tak po prostu topisz, a zimno? Ja zresztą nie lubię... Mi często jest zimno w sumie. Ja, jak mi jest tak strasznie gorąco, to ja mam od razu złe samopoczucie. W sensie, no. Wiesz, jest tak mi ciepło, jest cała poce. Bo no nieprzyjemnie jest, na przykład jak jedziemy teraz autobusami. Tak ciężko na przykład, tak no. Nic się nie chce robić, a zimno? Ale z drugiej strony, jak zimno i masz takie aż zmarznięte palce, że nic nie możesz dotknąć. No. Albo tak się aż telepiesz, że ci aż szczęka lata. No, albo jest ci tak zimno, że aż cię boli wszystko, no. Tak się spinasz. No właśnie, no to w sumie z dwojga złego nie wiem, co by było lepsze, ale chyba to jednak zimno, nie? No, ja też chyba zimno. Zawsze mieć za małą, za krótką bluzkę, że ci aż widać stanik, albo na przykład ledwo się w niej mieścisz, jest ciasno, czy zawsze mieć za duże spodnie, które spadają z tyłka? No to okej. 3-4. Spodnie. Spodnie. No to są paski. No. Zawsze mam prawie za duże spodnie. Ja też. W sensie zawsze mi odstają albo coś w tym stylu i no i praktycznie zawsze, nie? No. To jest u nas norma. Zawsze pić ciepłe picie, czy zawsze pić zimne picie? 3-4. Zimne. Zimne. Ej, ale mam coś takie samo powiedzieć, no za lipa. W sensie my chyba, nie jesteśmy strasznie podobne, jeśli chodzi o jakieś takie... Wybory. No. Ale no, zimne lepiej. Zimne na przykład w zimę, jak przychodzisz do domu i jesteś zmarznięta, to w sumie możesz zjeść coś ciepłego i po prostu napić się zimnego. Zupę ciepłą wypić? No. Zjeść, w sensie załóżmy, że zupę się je. No ale na przykład, nie no, herbata... Wyobrażasz sobie gorącą herbatę pić? Ale na przykład herbatę jeszcze możesz poczekać, aż ona wystygnie, nie? No. I ona też, bo ja herbatę na przykład lubię i bym mogła pić cały czas, a nie przeszkadza mi to, że jest na przykład zimna czy ciepła. Mogłabym wypić i zimną i ciepłą, także... Ja sobie nieraz sobie specjalnie zimną. No właśnie. Dobra, teraz lecimy z pytaniami z Instagrama, które nam zadawaliście. I teraz tak, YouTube czy Instagram? Mhm. A to jest trudne. No ty masz większy ten. Ale no nie chodzi jeszcze nawet tylko o prowadzenie, tylko na czym wolisz spędzać czas albo coś w tym stylu. Wiesz, o co chodzi? Trzy, cztery. Instagram. Instagram. Ja też Instagram, co prawda, wolę spędzać czas na YouTubie, w sensie mi się przyjemnie ogląda, ale z drugiej strony Instagram mam wrażenie, no jest lepszy Instagram. No i zdjęcia, Instastory. No, tam masz lepszy kontakt z ludźmi, tak mi się wydaje. Plus 5 kilo czy minus 5 kilo? Do wagi. Do wagi. A, czyli tyle, ile ty ważysz, to plus 5 kilo czy minus 5 kilo? 3-4. Plus. Ja też plus, no. Bo w sumie chciałabym przytyć, chciałabym... Ale można by nie tylko być grubym, w sensie, no nie będzie mi tak wtedy grube. Ale można ważyć nawet 70 kilo i mieć ładną sylwetkę przecież. No, ale można mieć ładną, wysportowaną. No, więc to, że na przykład dajemy sobie plus, to nie znaczy, że będziemy większe czy coś w tym stylu, tylko no. Po prostu będziemy miały jakby więcej tam, no, ładną. Jeść do końca życia tylko owoce, czy tylko warzywa? Owoce. Warzywa. Czemu warzywa? Bo jak wiadomo, jak patrzę na taką kwestię smaku, to zdecydowanie lepsze były owoce. No tak. Ale z warzyw możesz robić dużo różnych rzeczy. Na przykład możesz zrobić kotleta buraczanego. Możesz z ziemniaków zrobić jakieś chipsy, chrupki, jakieś, wiesz, ziemniaki można tych pierdyliard sposobów zrobić. A owoce to jednak no, zawsze będą owoce, będą to słodkie rzeczy, nie? A warzywa to możesz i na słodko, i na słono zrobić. No tak. Znaczy, bo owoce też w sumie, ale no wiesz, jednak one zawsze będą takie... Cukry. No, cukry to zawsze będą. Wolałabyś poznać datę, czy przyczynę swojej śmierci? Przyczynę. No wiadomo, że przyczynę, bo mogłabyś unikać robić tych rzeczy jakby, nie? No tak, ale jakby to i tak miałoby się stać. No to prawda. No. Ale byś nie wiedziała jak. Nie wiedziałabyś kiedy w sumie. No. Na przykład wiedziałabyś, na przykład skończysz w samolocie, to byś się bała z tymi samolotami? No tak. No wiadomo, no wiadomo. No. W sumie nie wiem, bo tak teraz, jak sobie o tym pomyślałam, ale że ta przyczyna ci... datę śmierci. No, bo ta przyczyna ci w sumie tak nic nie daje. No. No bo będziesz unikać tych rzeczy, ale to i tak się stanie prędzej czy później. No tak, no bo to jest przyczyna, więc jakby z przeszłości to już się stało. No.
No, to jest takie pytanie, chyba jednak datę bym wolała, ale nie wiem. Ale ja też bym chciała znać datę. No. A tak to by można było sobie wykorzystać wszystko. Mieć młodszą siostrę czy starszego brata? O jest, proste. Serio? Trzy, cztery. Starszy brat. A nie chciała, ale ja w sumie tak się zastanawiałam. Ja w sumie tak napisałam, że mój brat nie poczuł się urażony, ale z jednej strony... A nie napisałeś takiego starszego brata, taki starszy brat. Chciałabyś? No. A no, taty nie. Nie no, mi tam to nie przeszkadza. Ale nie no, szczerze mówiąc, nie no, ja na przykład fajnie jest mieć starszego jednak brata, bo on ci często doradzi w jakichś rzeczach albo coś w tym stylu, może z nim pośmieszkować, ale młodsza siostra, którą możesz się opiekować. No ale potem młodsza siostra już nie będzie taka młoda i będzie taka. No, ale będzie w twoim wieku już nie będzie taka, wiesz. No ale siostra jest fajna, może sobie możesz sobie pożyczać ubranie i w ogóle kozacko jest mi siostra. No jak będziesz jeszcze młodsza, no to rzeczywiście sobie pożyczysz ubranie od niej. Dobra, cicho. Spowodować wypadek samochodowy, w którym zginiesz tylko ty, czy spowodować wypadek, w którym ty przeżyjesz, ale twoja rodzina nie? No Jezu, nie wiem. Trzy, cztery. Rodzina zginie. Serio? No nie, chciałabym żyć. No ja też chciałam żyć, ale wolałabym, żeby ja zginę, bo jednak, patrz, jakby miała zginąć cała moja rodzina, a tylko ja. No, niby tak. No to jest różnica. No ale to trudne wybory, to się nigdy nie stanie, może. No tak, no to prawda, ale no wiesz, to było trochę creepy. No. Tym bardziej, że patrz, nawet jak patrzysz na to z takiego punktu widzenia, przeżyjesz, no ale co? Cała rodzina twoja nie żyje, jesteś sama, jak palec. No, niby tak. Masz przyjaciół, no ale, no, a może nawet nie masz, ale jak ma... No załóżmy, nie masz przyjaciół, nie? No. No, nie. To było przykre dla mnie. To, a więc moi drodzy, to tyle z tego odcinka. Dajcie znać, czy tabliczki wam się podobają. Jeżeli chcecie więcej odcinków, oczywiście subskrybujcie kanał. Zostawcie łapki w górę. Ale już mówiłyśmy wcześniej. No, ale dziękuję bardzo za tego odcinka, że chcecie więcej. Że chcecie więcej odcinków z Martyną. To zostawcie łapki w górę, a ja zrobię takich odcinków więcej. I co? Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Do następnego, cześć!